Yeah! Who won the lottery? I did! Smell that air! Couldn't you just drink it like booze? Zapewne świetnie kojarzycie ten dialog i gościa. Nawet jeśli nie graliście w Fallout New Vegas, musieliście widzieć memy. Oliver Swannick jest jednym z kajdeniarzy. Zaczepia nas podczas pierwszej wizyty w Nipton, a jego nietypowa egzaltacja spowodowana jest wygraną na loterii, co jest dosyć dziwne, bo komu chciałoby się organizować konkursy w świecie po atomowej apokalipsie? Odpowiedź na to pytanie, jak i na to, co się stało w tym miejscu, poznajemy chwilę później, gdy zbliżamy się do miejskiego ratusza, z którego wychodzą legioniści pod wodzą Vulpesa Inculty, najlepszego z frumentarii Cezara. Otóż miasto zostało ukarane przez Legion za swe zepsucie. Jednak zacznijmy od początku. Po buncie w zakładzie karnym RNK w Jean i uwolnieniu się kajdaniarzy, burmistrz Nipton, Joseph Stein, postanowił uniknąć problemów, jakie spotkały sąsiednie Prim oraz Good Springs, próbując udobruchać członków gangu. Regularnie ich do siebie zapraszał, serwując najlepszą wódę, narkotyki i prostytutki. Jednocześnie chciał utrzymywać dobre stosunki z RNK, której żołnierze także byli spragnieni rozrywek. I tak też za dnia w Nipton przyjmowano bandytów, a nocami wojskowych. Pewnego dnia burmistrza odwiedził tajemniczy człowiek, przedstawiający się jako pan Fox. Bardzo łatwo się domyślić, o kogo chodzi. Zaoferował on 8000 kapsli za wystawienie Legionowi przedstawicieli obu grup, bandytów oraz żołnierzy w tym samym czasie. Chciwy Stein zgodził się bez chwili wahania i rozpoczął przygotowania do opuszczenia Nipton z całym nowo nabytym bogactwem. Wojskowi z Republiki mieli sobie pociupciać, kajdaniarze natomiast wykorzystać okazję i porwać kilku z nich, by następnie wziąć okup. Gdy wszyscy przybyli w umówione miejsce w odpowiedniej porze, miasto zostało otoczone przez Legion. Po krótkim starciu pan Fox, Vulpes Inculta, zebrał ich, a także mieszkańców i jak bydło zapędził do centrum. Wygłosił przemowę, w której wskazał ich grzechy oraz brak lojalności. Opowiedział o prawach Legionu i o tym, jak organizacja karze nielojalność, ale i porażkę. Karę tą zwano decymacją. Część legionistów zostaje ukarana dla przykładu, reszta natomiast jest zmuszona na to patrzeć. Legat Lanius stosował ją w podobny sposób co starożytni Rzymianie. Najpierw bił zhańbionego dowódcę na oczach jego ludzi aż do śmierci. Ci następnie ustawiali się w szeregi, a co 10. legionista występował do przodu, po to by zostać zatłuczonym przez swoich kolegów. Miało to wpoić im bezwzględną lojalność wobec organizacji i pozbawić sentymentów. Vulpes postanowił zorganizować loterię, taką, w której wachlarz nagród był bogaty, jednak zwycięzców, tudzież żywych, niewielu. Wszystkim zebranym wręczono przedwojenne losy. Decydowały o ich życiu oraz śmierci. Szczęśliwcom ścięto głowy, zapewniając im szybką śmierć. Innych z kolei czekało ukrzyżowanie. Legion nie używał gwoździ, przywiązywał skazańców liniami do słupów energetycznych, pozwalając, by zabił ich głód, pragnienie, zmęczenie oraz infekcja. Burmistrz wylosował żywcem spalenie na stosie z opon. Tak samo jeszcze kilka osób. Później przyszedł czas na podium. Zdobywcy 3. miejsca zostali zabrani do obozu wypadowego Legionu, po to by spędzić resztę życia w roli niewolników. Boxcarsowi, jednemu z kajdaniarzy, pozwolono żyć, jednak połamano nogi. Znajdziemy go w budynku sklepu. Olivera puszczono wolno. Dlatego też jest tak szczęśliwy, że postanawia porzucić dotychczasowe życie bandyty i wykorzystać szansę, jaką dał mu los. Mieszkańcy Nipton przez długi czas nie dawali znaku życia. Dym z płonących stosów był widoczny z wielu mil, aż z przyczółku Mojave. Stacjonująca tam strażnik zjawa prosi nas o sprawdzenie sytuacji w mieście. Vulpes natomiast chce, byśmy rozpowszechnili wieści o tym, co tam zaszło, także ich cele się pokrywają. Związane są z tym dwa proste zadania poboczne. Nie spuszczaj nagrody z oczu oraz zimne, lodowate serce. Także, drodzy widzowie, dotarliśmy do końca tej historii. Dziękuję za jej wysłuchanie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.